no i pięknie. O, no i pięknie zrypałem. O, już zmywam. Dobra, zdążyłem. Kurde. Próbowałem trochę na hamulcu, trochę... trochę mi nie podnosił. No, do hamowania tutaj można trochę, bo fajnie kąt poszerza wtedy. Tak, tylko... Nie wyrabiam, żeby jednocześnie sprzęgło kopać. No to musisz trzecią nogę mieć, to wybacz. Nie, ale jak się dodaje więcej gazu, to po prostu trochę hamować i... Ja mam ten ciśnienie trochę zmniejszone, jeśli chodzi o hamulec nożny. To ja ci mogę podać też ustawienia, zobaczyć jaki masz tunik ustawiony w tej Sylwii, ale mogę ci podać ustawienia według mnie, jak myślę, że będzie spoko. Mhm. No i zobaczyć, jak wtedy będzie ci się śmigać tym samochodem. Wszystkiego możesz spróbować. No to mogę ci teraz podyktować, jak chcesz. Dobra, poczekaj. Cię tu ustawię tylko. Przecież już zniszczyli to, co się da zniszczyć. Poczekaj, wejdę w tuning. Tak, tuninguj samochód. No, opony. I teraz tak, opony, przód, no to jak najbardziej niskie ciśnienie. Ja mam na 1,5 bara akurat ustawione, a z tyłu mam na 3,3 w tym Nissanie. O, spoko. Tak, bo prawie że na maksa, bo wtedy lepiej koła boksują, nie? Niższe obroty, a i tak ci leci bokiem. 3,3. Później przekładnia główna, mam jak najdłuższe biegi ustawione. Na przykład na jedynce dojadę, czekaj, jakieś 120 chyba na godzinę, albo 100 na godzinę, coś takiego. Później możemy wejść już do geometrii. Tu kąt pochylenia kół myślę, że nie ma jakiegoś dużego znaczenia. Ja mam negatyw na 5 stopni przód i 2 stopnie z tyłu. Najważniejsze, geometria zawieszenia zawsze na maksa, 7 stopni kątu. Okej. Geometria zawieszenia. I teraz tak, stabilizatory, jak masz przednie i tylnie, to na maksa sztywne mogą być. Albo tak oba? Na 90%. Tak, oba. O, ja zawsze albo tak na 90% tak, że... sztywne, nie? Dobra. Dobra, resory też mają być sztywne, przód i tył. Wysokość zawieszenia, no to najniższe. Bo masz oczywiście zawieszenie do driftu, nie? W tym Nissanie. Tak, tak. Czekaj, jak mówisz, zawieszenie jak? Resory w sensie przód i tył. Ja mam na 218 kg. Kilogram tam na milimetry, czy coś takiego. Czyli prawie na maksa. Później tłumienie. I teraz tak, sztywność. Ustawienie. Sztywność podczas odbicia. Przód troszkę powyżej połowy, a tył prawie na maksa. Tak, obniżone na maksa masz, tak? Tak, obniżone na maksa. Dobra, i dalej tłumienie to masz jak? Przód prawie, że... znaczy troszeczkę więcej niż połowa. Mhm, okej. Okay. Sztywność podczas odbicia, nie? Tył prawie na maksa. Mam 18,1, nie wiem jak tam u ciebie będzie. Mhm. I później jest sztywność na wybojach. Przód troszeczkę mniej niż połowa, a tył prawie maks. Okej. Okay. No ciekawe ustawienie, nigdy czegoś takiego nie próbowałem. Aerodynamiki nie zmieniałem, bo mam zablokowaną w tym Nissanie, także tu ci tego nie powiem. Jednakże myślę, że bardziej na zakręty możesz dać, aniżeli na prędkość, siłę docisku. Jasne. Dobra. Później no hamulec to... Hamulec na maksa w prawo, bo tu jest tak, że wydaje ci się jakby było na tył, ale jest po prawej stronie napisane 0%, czyli to jest 0% na tył. I w momencie, kiedy ty sobie dohamowujesz, możesz to zrobić, łatwo test można zrobić, burnouta spróbuj zrobić. Jeżeli ci auto nie zgaśnie, będzie utrzymywało obroty, znaczy, że jest hamulec naprzód ustawiony. O, wtedy łatwiej jest po prostu przy drifcie, bo ci auto nie spowalnia, a kąt się poszerza praktycznie, nie? Bo tył i tak mieli. Mhm. I mechanizm różnicowy, dyferencjał, przyspieszenie na 100%. A czekaj, a ciśnienie jak masz ustawione w tych hamulcach? Ciśnienie mam na 100%, tego akurat nie zmieniałem. To może się tym pobawić mniej więcej 100-150%. Ale w sumie nie zagłębiałem się w to, także. No i dyferencjał? 100% na przyspieszenie, na zwolnienie 40%, bo często jest takie, jak zwalniasz, hamujesz, tak. To ci tak koła boksują i nie da się zahamować, nie? Tak, 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 to ja podobnie miałem, na 50% ustawione. No i akurat dzień się zrobił, to możesz przetestować ustawienia, jak bardzo się ciekawe jeździ. Ustawienia, wiesz, bo ja nie bardzo miałem ogarnięte ustawienia pod kierownicę, to były takie właściwie moje zmodyfikowane ustawienia podpada, które miałem, które zawsze robiłem podpada, jak driftowałem, nie? No zobaczymy teraz. Nie, te ustawienia robię bardziej na taki tryb, żeby jak najłatwiej było nim dupą zarzucić, to później jak lecisz sobie dalej, no to jest ta przyjemność, bo i to. Tam i też jest okej, nie? Widzisz, to ja źle rozumiałem w takim razie ten hamulec nożny, bo zobacz, teraz jak hamuję przedni, to tył i tak mogę buksować. No właśnie o to chodzi. Ja też myślałem tak, że jak dam na maksa w lewo, to jest 4, 0% na tył.
ale to trzeba spojrzeć na te wartości procentowe. Bo jak dasz na maksa w prawo, to niby kategoria na górze jest, że tył, ale no, tak naprawdę masz 0%, więc to jest 0% tył. Trochę mnie to właśnie myliło, ale okej. Okay. Tak, no. Ue, to teraz można ciekawiej zrobić z tym hamulcem nożnym, a też zobaczę, jak samochód będzie się zachowywał. No dzięki temu można robić zakręty bardzo wolno, a i tak będziesz leciał bokiem, nie? Jak sobie dohamujesz. No tak, właśnie o to chodzi. Dobra, tu już właściwie nie ma wokół czego driftować. Tak mniej więcej po śladach jadę. Tam chyba po prawej stronie mi się... Nie stworzyło się, już myślałem. Posprzątało się, ale się nie dorobiły. Bo czasami jest tak, że jak się wejdzie do menu i każda osoba wejdzie do menu, no to wszystko się regeneruje, nie? No tak. A to chyba mamy pecha. Czasami to chciałbym zatrzymać sobie trochę drift i wydaje mi się, że ten hamulec na przód troszeczkę jeszcze bardziej destabilizuje ten tył? Trochę bardziej rzuca ten tył? No jak masz skręcone koła i podczas driftu jeszcze zahamujesz, no to on jeszcze bardziej ci kąt zwiększy, nie? No właśnie. Ale to o to chodzi. Niby tak, ale z drugiej strony chciałbym też czasami zahamować ten drift, żeby nie przesterować. No to możesz dać sobie na przykład na 70% zamiast na stówkę. Ale to jeszcze zobaczę. Potestuję te ustawienia, bo to są dosyć takie hardkorowe. Powiem ci szczerze, nigdy takich nie testowałem, nie używałem. Ja każde auto tak ustawiam. A one są, z tego co wiem, to te ustawienia samochodu są równie ważne, co ustawienie jakiegoś tam force feedbacku. Tak jest, dokładnie. No bo samochód zupełnie inaczej się wtedy prowadzi, nie? No tak. To ja cię teraz zadziwię. Pewnie nie widziałeś filmu u mnie na kanale, ale wezmę auto, o którym w życiu byś nie podejrzewał, że będzie zrobione kompletnie na drift, bo to jest zupełnie na drift zrobione. Mhm, okej. Okay. Też niebieskie, też z kamuflażem takim jak miałem. Tym, że troszeczkę inny typ. Spoko. A, Audica, RSC 6? Tak, RS 6 C7. Rodzinny kombi zrobione na drift. No bo a ty na tył masz tam napęd? Tak jest. Dobra, tutaj na dwójce trochę przesadę. Z tego co ja pamiętam, w Fordzie Horizon ogólnie, czy to w trójce, czy to w dwójce, było tak, że nawet jak zrobiłeś konwersję napędu na tył, to ten samochód trochę się zachowywał, jakby jeszcze miał ten napęd na cztery koła. Tak miałem wrażenie, że trochę gorzej skręca czy coś. Powiem ci, że ja tu nie zauważyłem takiej różnicy i podczas driftu to na przykład widać, bo przednie koła mają cały czas przyczepność, bo jak ja skręcę gwałtownie gdzieś w drugą w stronę, o tak jak teraz, no to bez problemu mi zmieni kierunek jazdy, nie? A jakbym miał napęd na 4, to nie pojechałbym w sumie teraz w prawo, tylko pojechałbym bardziej prosto, nie? A tutaj chyba jest zmiana, jeżeli chodzi o Forza Horizon 4 w stosunku do trójki, bo tu nie czuję się czegoś takiego. Zmieniłem napęd na tył i naprawdę mogę powiedzieć, że jeździ się bardzo podobnie co tamtym Nissanem. Nice. Czyli te ustawienia są takie dosyć uniwersalne, co ty tutaj dałeś, tak? Tak, dokładnie, bo ja w tym Audi mam bardzo podobnie to ustawione. Tam troszeczkę się różnią może przełożenia w skrzyni biegów i dyferencjał chyba. Nawet jest kombi, nie? To jest troszeczkę dłuższy samochód, nim się troszeczkę inaczej jeździ niż tamtym Nissanem. Oj, serki. No mało brakowało. Lepiej się zatrzymać. No daj. Tak jak mówiłeś, ty też mówiłeś, że driftowałeś w realnym życiu, tak? Coś tam próbowałeś. Tak, no coś tam się pośmigało, czy to samochodami znajomych, czy jakieś na jakichś eventach, no bo ja jeszcze nie dotarłem do tego momentu w życiu, żeby posiadać własny driftowóz. Ale parę razy... Słucham? Zamierzasz mieć jakiś driftowóz? W przyszłości zamierzam. Najpierw mieszkanie muszę kupić, żeby mieć gdzie mieszkać. No. Ale później jak najbardziej, jakieś daily dojazdy na co dzień i samochód do zabawy. To jest moje marzenie praktycznie. Czyli dwa auta. Jedno do zabawy, drugie do jazdy, jasne. Dokładnie. Ja i generalnie parę razy się driftowało, to mogę szczerze powiedzieć, że Forza troszeczkę coś ma z realizmu. Jednakże jakbyś chciał tak bardziej posmakować tego, co możecie spotkać w świecie realnym, no to Assetto Corsa będzie najlepszym wyborem, bo tam według mnie jedyna różnica jest taka, że
czasami możesz sobie po prostu albo źle kierownicę ustawić i nie będziesz miał tego co w realu, lub po prostu nie czujesz tych przeciążeń, które masz podczas driftowania realnym samochodem. No bo tego nigdy tu nie będziesz miał praktycznie. Nawet jak masz siedzenie na siłownikach, to on ci tylko obraca w lewo i w prawo, no tak. Ale w momencie jak przyspieszasz, to nie wgniata cię w fotel, o tak powiem. No tak, musiałbyś mieć jakieś pasy do siebie. No, dokładnie. Przytegowane. No myślę, że następnym takim krokiem znaczącym w sim racingu będzie podłączenie po prostu mózgu bezpośrednio do komputera. No, nie wyobrażam sobie, żeby fizycznie. Tak, nie wyobrażam sobie, żeby fizycznie jakoś jakiekolwiek siedzenie było w stanie odwzorować to, co się dzieje z samochodem. Nie, bo przyciążenia w samochodzie są tak mocne, że są praktycznie nie do odtworzenia w momencie, kiedy siedzisz w miejscu praktycznie, bo to no nie da się tego otworzyć. Mówię, siłowniki mogą cię tam kopnąć, mogą cię obrócić w lewo, w prawo, ale to nie jest to samo, bo nadal w miejscu siedzisz. No jasne. Ja lubię sobie czasami tak polatać a la Ken Block, czyli po prostu powariować sobie na przykład po mieście. I ja tak samo i nawet mam zrobiony samochód pod Gymkhana Grid, bo zajawkę tak naprawdę złapałem w sumie taką 100% od czasu, kiedy pojechałem na Gymkhana Grid teraz w Warszawie, co było. Ja też miałem tego tam czasu. Impreza była fajna, tylko organizacja polska trochę tak była do tyłu, było to czuć. Tylko ja to mam tutaj. Jajaj. Nie mam, gdzie to mam? Halo. A Hunigan to chyba będzie. Hunigan. Tak. Czyli też jakiś typowo samochód pod kupę? Tak, to znaczy teraz to jest AWD, no bo Ken Block jeździ Fordem Escortem Cosworth RS. Z tym, że on ma napęd AWD i jego auto się nazywa Cozy V2. I tutaj w tej grze ten samochód jest, z tym, że różnica jest tylko taka, że nie ma bodykitu takiego jak ma Ken. Ale nawet malowanie da się zdobyć takie samo. No tak, pewnie tam już gracze zrobili odpowiednie, nie? No ja mam je na sobie teraz, możesz zobaczyć, bo akurat jestem za tobą. No, czekaj chwilkę. I on ma akurat napęd na 4 koła. Tak, też no, zapewne na 4 koła się zupełnie inaczej driftuje. Łatwiej tak. Można wyjść z przez steru? Tak, bo tu praktycznie czasami driftujesz na wyprostowanych kołach. Ajajaj, nie udało się. No właśnie, o to chodzi, nie? Tylko zarzucasz duperę i on ci sam tam. Dokładnie, tylko nie zawsze tak też wychodzi takie zarzucanie dupą, bo... No... Troszkę na boki tam wylatuje, bo czasami za mocno skręcę i dookoła jest się trudno dostosować. Ale no jest to łatwiejsze, nie? Ja zawsze powtarzałem, jak drift to tylko RWD, ja AWD tak nie toleruję trochę. No bo to jest takie szaleństwo typowe, nie? Ja AWD to pasuje mi do rallycrossu po prostu, tylko i wyłącznie. Tutaj próbuję trochę ten tunel, bo faktycznie zupełnie inaczej się driftuje i jest tak, że w sensie przy tych ustawieniach twoich, nie? Jest tak, że samochód jest faktycznie stabilniejszy podczas tego driftu. No i nie szarpie mi się driftuje, tak masz po prostu większe opcje kontroli nad nim. No. Aż nie mogę się przyzwyczaić. Wiesz, no jednemu nie pasują te ustawienia, a drugi będzie jak w raju, nie? Mi się podobają, podobają, faktycznie. Jest różnica. No i opcja, że możesz sobie kopcić na tylne koła, stojąc w miejscu praktycznie, jest super. Tak, no to mi Wit powiedział, bo ja zawsze ustawiałem w drugą stronę. Mówi, no ja to też. Dawaj, za bok kołami w miejscu, nie? I faktycznie mi gasł. To mówię, co jest grane, jak w końcu mam 100% na tył. Mówi, nie, daj w drugą stronę. Dałem, no i faktycznie pomogło. No. To jest super. Czekasz na nowego Need for Speeda? Tak, nie, o Jezu, nie mogę się tego doczekać. Naprawdę. Ja myślę, że tam tunik będzie zajebisty. Tak. Najbardziej co mi się podoba, czego w sumie chyba nie było jeszcze w żadnej grze, to możliwość modyfikacji dźwięku i barwy wydechu. Tak, i jeszcze chyba
będziesz mógł modyfikować to, jak będą wyglądały te płomienie, sobie tego, co jest w ogóle jakiś kosmos, ale no, można. Także to jest fajne, te opcje tuningu będą miażdżyć w Need for Speedzie. Ale przy okazji, znaczy jednocześnie nie będą takie tandetne jak powiedzmy w tych starych undergroundach. Nie wiem, czy grałeś ostatnio starego undergrounda. Tak, ja co chwilę sobie przypominam stare czasy i w Undergrounda 2 sobie gram. Bo jeśli grałeś kiedyś w Undergrounda i miałeś te opcje tuningu, jakieś zderzaki i byłeś tym tak zwanym ricerem, no. Tak dzisiaj jak sobie odpalasz Undergrounda i patrzysz na te zderzaki, albo na te wloty na dachu... To trochę zaciąga wiochą. Tak, wolałbyś zostawić samochód standardowy i tyle, nie? A ten tak. Nowy Need for Speed... Idzie też za trendami, które są po prostu dzisiaj modne, tak? Tak jest. Liberty Walk, Rocket Bunny i tak dalej. Mhm. Tak, ale czasami też całkowity standard i na przykład tylko zglebiony lekko z jakąś ferdą, no. Nie? Możesz sobie różne style zrobić, jak chcesz. No możesz jakiś hardcore tuning albo i niekoniecznie. Dawaj, gdzieś jedziemy jeszcze kawałek. No poczekaj, tylko auto sobie zmienię, żeby była jakaś różnorodność. No to to, o czym ty mówisz, to jest tak zwany ten German style. To jest taki skromny tuning, czyli gleba, jakaś ładna felga i ewentualnie jakieś splittery dodane. Nie? No to jest taki fajny, skromny German style i mi się to naprawdę podoba, bo jeżeli ktoś ma daily, no ale też chce, żeby to ładnie wyglądało, to nawet z tej często zrobić piękny samochód. Oj, ciężko by było. A widziałem takie projekty, powiem ci, widziałem, że naprawdę kopara opadała. Prowadź. O kurde, dobra, jaki prowadzę. Przód. To wiesz co? Zawrócimy, bo przez trawy moje RX-7 chyba nie przejedzie. Dobra. Ja mam teraz kosiarkę praktycznie, bo mam tu chyba 6 albo 8 rotorowy silnik. Wiem. To jest takie skromne 10 tysięcy obrotów. Gniazdo os, dosłownie. No. Chyba ta droga. Ej, bo ja się pogubiłem. Dalej chyba kawałek. A tu dalej jest. To są tory, no. Gdzie ty zjechałeś. No. O kurde, zawieszenie boli, aua. Dalej jeszcze. Dobra, o idealnie, że jedziesz w lewo, idealnie. Czy wiem, że nie zdecydowany byłeś czy w lewo, czy w prawo, ale jak już skręciłeś, mogliśmy jechać. Dobra, jedziemy. Ja jak wcisnę tu gaz do dechy i tylko lekko skręcę kierownicę, to RX-7 już leci bokiem. Ja mam też RX-7 zrobioną, ale nie mogłem słuchać tego silnika, rotora i sobie wsadziłem po prostu 1.4 rajdowy. Aha, no. W rzeczywistości te silniki tak nie brzmią. Znaczy mi się ogólnie podoba. Aż wierci dziurę w uszach. No, ja to lubię, właśnie taka wiertarka na sterydach. Ogólnie w realu mi się podoba nawet ten dźwięk. No bo jest inaczej. Jednakże w Forzie to brzmi jak tania Honda. No. Właśnie, Hondy też... Ale z Hondami to jest ciekawa sprawa akurat w Forzie. Nie wiem, czy się wsłuchiwałeś, ale gdy załącza się V-Tech, to zmienia się trochę dźwięk silnika w Forzie nawet. A to nie słyszałem. A, ja wiem, weź sobie jakąś Hondę, zobaczysz. Podczas premiery tej Forzy Horizon 4 miałeś do wyboru 3 auta. Ford Focus, Audi TT i Dodge Charger. Mhm. To podczas premiery, bo później to spaczowali, Audi TT miało Witeka pod maską. Co miało? Witeka pod maską, dosłownie. Gdybyś Audi TT, ono miało dokładnie taki sam dźwięk silnika jak Hondy w tej grze. Ja nie pamiętam tego, albo nie zwróciłem uwagi, bo byłem podjarany ogólnie grafiką pewnie. Nie wiem. Tak było, hardcore. Dużo ludzi się skarżyło, że to jest Audi TT z Witekiem. Ja pierniczę. Jak chcesz to wejść sobie Hondę, to tam znaczy nie, może teraz, może później jak chcesz. Ale ogólnie jest tak, nie, że ten V-Tech się tam odpala i słychać to. Dobra, jedziesz. A i powiedziałeś ten przód mój RX-7. No przód trochę się różni, bo jest od Mazdy RX-3. Akurat. Ja myślałem, że to jest od jakiegoś muscle cara. Nie, to jest ten przód to jest od Mazdy RX-3. Nie wiem z którego roku, ale bardzo stare auto. Coś tam nie idzie? No trochę, ale ogarniam powoli. Poczekam, spoko.
A, i miałem się o ciebie zawsze o to zapytać. Co sądzisz o strefach driftu w tej grze na szutrze? Bo dla mnie to jest kompletna pomyłka w ogóle. No ciężko się tam drift. Ja biorę przeważnie samochody z napędem na 4 koła na te strefy. Tutaj tak, no ale w ogóle... Krajówki. Kto wpadł na pomysł robienia strefy driftu na szutrze? No, mogli inaczej to nazwać, na przykład strefa dirtu. No, no powiedzmy coś takiego, a no nie strefa driftu, bo jeszcze nie widziałem driftera, który by latał zamiast po asfalcie, to po szutrze. Kenblock. Dobra, czekaj, zagiałeś. Inaczej, to są rajdy. A propos jeszcze Kenblocka, to jest taka ciekawostka, ja zauważyłem, nie wiem czy to przyglądałeś się temu jakoś specjalnie, bo wiesz, on przeważnie driftuje na jakichś tam magazynach, często na jakichś tam, w jakichś halach czy coś i... Wiesz, żeby auto lepiej driftowało i zarzucało, to ja zauważyłem, że oni mu rozsypują pod koła jakieś drobinki. Jakieś tak? Albo niewidzialne, jakieś kuleczki, znaczy niewidzialne, jakiś taki piasek drobny, nie? Po prostu rozsypują mu pod koła, albo jest to jakiś czarny taki, nie wiem czy to jest faktycznie tak, ale zauważyłem, że często, jak on gdzieś tam sobie driftuje, to mu spod kół wylatuje właśnie... Ja myślałem początkowo, że to jest rozwalająca się opona, nie? W sensie pyłek z opony czy coś. No. Ale... Nie zauważyłem, powiem ci szczerze. Ale faktycznie jest coś takiego, że mu spod tych kół coś dziwnego leci. Ej, tu jest szutr. O, mi się a tutaj... prosto? No, prosto. Aha, bo ty lecisz według tego celu. Tak, bo tam coś wyznaczyłeś. A to jest na lotnisko? No, to jest lotnisko, no. Dobra, to prowadź. Ja myślałem, że ty nowy cel wyznaczyłeś. A to nie, poczekaj, to wyznaczę w takim razie, tylko się muszę zatrzymać, żebym później nie wystrzelił jak z procy. Nowy cel. Dobra, to możemy wyznaczyć nowy cel do takiej fajnej wioski, gdzie jest też fajne miejsce do driftowania. Bardzo lubię tam jeździć. O, idealnie. Dobra, jesteś. Widzę. No tu raczej prosta, to nie ma gdzie latać, no chyba, że w trawę się wiedzie. No ja też. Ajajajajajajaj. Udało mi się wyjść akurat. Ty masz tryb symulacyjny włączony, nie? W Fordzie. A nie, zdziwię cię, na zwykłym jeżdżę. O, na zwykłym? Tak. Wow, a czemu nie na tryb symulacyjny jest bardzo taki mydelniczkowy. To znaczy? No jeździsz autem jakby to mydelniczka było, on się bardziej ślizga, a nie łapie przyczepności, nawet jeżeli nie chcesz driftować, wiesz, jedziesz normalne sobie wyścigi, bo no. Już to zauważyłem od początku tej gry, bo próbowałem sobie tak ustawić, no jednakże jak się jeździło na przykład Fordem Focusem w tym pierwszym wyścigu, to w momencie kiedy hamowałeś i miałeś włączony ABS, ten samochód zachowywał się jakby on wcale tego ABS-u nie miał i wyleciałeś w bandę za każdym razem jak tylko chciałeś skręcić, to po pierwsze, po drugie, jak driftujesz, to w momencie, kiedy lecisz bokiem i wciśniesz gaz, no to auto trochę do przodu ci się przesunie i zrobisz łuk, a nie pojedziesz prosto, nie? Mhm. A w trybie symulacyjnym odniosłem wrażenie, że nieważne co zrobię, ja i tak często jeździłem prosto. Nieważne ile gazu użyłem, czy nie wiem, strzeliłem ze sprzęgła, auto zachowywało się tak samo. Dobra, już tak nie wyjadę. Także no... Znaczy ja zawsze na tym symulacyjnym jeżdżę i powiem ci, że... Znaczy dla mnie to jest lepiej, dlatego że... Te opony trochę zachowują się jak opony. Z tego co tam czytałem na forum Fordzy, to tryb ten normalny jest właśnie wspomagany, żeby był raczej, żeby lepiej się driftowało na padzie na przykład. Albo tam jeździło ogólnie. Nie też tak słyszałem, ale no nie wiem. Nie wiem, ale no z ja drugiej takie strony odniosłem wrażenie. Te drifty też wyglądają płynniej, nie? No mi się po prostu tak lepiej jeździ w Fordzie. Pamiętajmy, że Forda to nie jest symulator, nie? Tylko to bardziej zręcznościówka, więc nie wiem co byś tu zrobił i tak nie będzie idealnie. No tak, czekaj, ja sobie zmienię, zobaczę ten tryb normalny. Bo w sumie, nie wiem, no ja nie jeżdżę na tym. No teraz będzie się trudno przestawić. Trochę dziwnie mi się jeździ na tym normalnym. Zobaczymy. No i tak wiadomo, że to nie jest symulacja, tylko wiesz... Na trybie normalnym na przykład możesz sobie zauważyć, że jak cofasz,
i no. wrzucisz, jak cofasz i dasz sprzęgło i skręcisz, to ja nie wiem, jak ci to wytłumaczyć, czekaj. Czasami te opony jakby... Kurde, jak ci to zademonstrować, żebyś sam mógł to doświadczyć? Mhm. W sensie, te opony nie zachowują się jak opony. Nieważne, jakbyś miał skręcone te koła, to one będą właśnie takie... niezależne od tego, co się dzieje z samochodem. W każdym razie zauważyłem, że po prostu auto podczas tego driftu na trybie normalnym jest takie stabilniejsze, nie? Możesz jakby sobie ładniej kontrolować, regulować ten drift podczas, gdy masz na normalnym, jest to łatwiejsze. Ładniej to wygląda. Nie wiem, takie mam odczucia. Aczkolwiek... nie wiem, ja mam takie... To bardziej chyba na ego działa, że o kurde, mam kierownicę, jeżdżę na jakimś wspomaganym trybie. Ale faktycznie ten drift jest gładszy, nie? Niby tak, ale to też patrz, mam kierownicę i drifty w grach zręcznościowych. No, no tak. Nie, wiesz, mi po prostu się tak wygodnie w Fordzie jeździ. W Fordzie Motorsport 7 to i tak zupełnie inaczej jeździ, zupełnie inaczej ten drift wygląda, inny świat. Aha. Także no Forza to jest po prostu zręcznościówka do fajnej, dobrej zabawy. Jak chcę sobie symulacji popróbować, to Assetto Corsa odpalam. Dobra, zobacz jedną rzecz. Teraz leciałem bokiem, tak miałem przesterowane ponad 110 stopni. No. I samochód i tak mi się nie odwrócił w drugą stronę, nie? Opony miałem skręcone w prawo, a leciałem prawie dupą do tyłu, nie? I samochód dalej mi skręcał jakby w prawo, a nie odwrócił się w lewo. Rozumiesz? Mimo, że miałem skręcone koła tak, że jadąc do tyłu, to powinien się odwrócić w lewą stronę, nie w prawo. I to właśnie ten tryb normalny robi, że on... sprawia, że te opony trochę... Czekaj, chodź tutaj. Że te opony nie zachowują się jak opony, takie mam wrażenie. Tylko skręcasz jakby całym samochodem, a nie kołami, nie wiem, takie mam wrażenie. Nie, no spróbuję jeszcze pojeździć na symulacyjnym, bo dawno nie jeździłem i zobaczę. No spróbuj sobie. A czy te... nie wiem, czy to odczujesz tak od razu, ale... Te drifty po prostu na normalne wyglądają płynniej, no. Są płynniejsze. Łatwiej jest opanować już samochód. To też się zależy od samochodu, bo formuły drift to wszędzie trudno opanować. No one są hardcore'owe. Znaczy na padzie jeszcze spoko, ale na kierownicy to już musisz naprawdę faktycznie bardzo dużo kręcić. No namachać się trzeba. Tak. Szeroko pojechałem. Ja też za szeroko. Aj. O, przesadziłem. Ja też. Chodź jeszcze na ten. Pojedziemy sobie na koniec odcinka pod strefę, znaczy pod ten festiwal. Aha. Wow! Jak, miotań! Na trybie normalnym jest dużo fajniej driftować. Tak? Mhm. Ja sobie driftowałem na strasza symulacyjnym na streamie zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Pewnie. Tak myślałem właśnie, że ty masz ten tryb normalny. Dlatego, że właśnie auto ci się zupełnie inaczej zachowuje podczas skręcania. Jak oglądałem twoje odcinki, tak myślę, chyba na normalnym drift, ale nie jestem pewny. I zastanawiałem się, czy... Znaczy, wiesz, no, jeżdżę trochę w tej grze i wcześniej też sobie na padzie dużo grałem i driftowałem. I też widzę, jak mi się auto zachowuje podczas, gdy skręcam tak gwałtownie, nie? Ten tryb normalny jest taki, że on tłumi takie super tak, gwałtowne... Tak, gładki bardzo jest, no. Tak. Że on tłumi to takie gwałtowne ruchy, nie? Tak jakbyś miał bardzo niską czułość kierownicy ustawioną.
To jest w sumie dobre do właśnie wspólnego jeżdżenia, wspólnego driftowania, dlatego że można się łatwiej do kogoś dokleić, nie? Tak, jest prościej. No i auto łapie czasami taką przyczepę, że możesz kogoś dogonić, nawet jak go zgubisz, nie? No. Bo w trybie symulacyjnym bardziej się trzeba postarać, tak myślę. No nie wiem, zobaczymy, mówię, przetestuję i powiem Jasne. Swoje wrażenie, jak... Ła, znowu tutaj przesterowałem. Za wąsko wziąłem, nie? Troszeczkę. Za mocno ściąłem. No bo wiesz co, problem w tym zakręcie jest taki, że on na początku jest płaski, a później idzie w górę i dlatego tak jak leciałeś na początku, to później musisz troszeczkę luźniej dać, żeby się nie obrócić. O, sorry. Jasne. To ja sorry. Jeszcze ja musiałem wyhamować. Ale bo to ja zrypałem, wjechałeś we mnie. Spoko. Banda. Fuck. No, driftowanie na kierownicy to jest co innego niż na padzie, nie? Ty driftowałeś trochę na padzie? Driftowałem przez 2 lata na padzie. O, no to na pewno zajebiście driftujesz na padzie. Ale na kierownicy to jest zupełnie inna bajka. I tak powiem czasami ci, jak dałem kierownicę w Forzie, to tak się wkurzałem, że mówię, no pierdolę, gram na padzie, nie będę jeździł na kierownicy. No tak jest. Pierwsze takie zwątpienie. Nie spróbuję na padzie, teraz przejechać. No na padzie to będzie perfekcyjnie. Tak, tylko zobaczysz teraz takie szarpania, bo wiesz jak to padł. Ja zero-jedynkowo tak naprawdę naciskam, nie? Trigger. No, na kierownicy to od razu widać, kto driftuje, bo jest płynniej. Praktycznie zero-jedynkowo skręcanie, tak jak mówisz. Tam się nie da. A chyba, że masz taki adapter na kierownicy, na pada. Z taką kierownicą, no. Widziałeś to? Tak, to jest do wydrukowania w 3D, widziałem na ThinkVersie na tej stronie. No. Ja sobie to zamówię. Wygląda. Śmiesznie, właśnie ciekawe jak to działa w praktyce. Przetestuję, żeby dać znaka widzom, czy się opłaca. Ciekawe, troszeczkę się zgubiłem. A spróbuję teraz tu kółko walnąć, zobaczę jak ludzi szło na normalnym. O, w ogóle ja pamiętam jak zacząłem grać w tą grę po tej mierze. Właśnie uczyłem się driftować tu kółka, bo w Fordzie trójce ciężko było mi się przenieść z Fordy trójki na czwórkę, jeżeli chodzi o drifting. Moim zdaniem trójka była trudniejsza. Tam nie było paru tych opcji. A dla mnie właśnie na odwrót. Może też dlatego, że kierownicę tu zmieniłem, w trójce jeszcze nie miałem tego Trasmastera i też inny feeling był. A, może. To już w trójce miałeś kierownicę, tak? No, miałem G27. W sumie od początku tego kanału jechałem na G27, dopiero od tego roku przyniosłem się na Trasmastera. Ajajaj. Stary, G27 od 2010 miałem. Nieźle. Od czasu, kiedy ona wyszła. To było moje marzenie z dzieciństwa, mieć kierownicę, to jeszcze taką. Wtedy to był szał ciały, jakieś te fanateki to dopiero zaczynały swoją zabawę. Tak, ona chyba wchodziła wtedy. W ogóle nie było wtedy jako tako kierownic, nie? Nie, było właśnie, Logitech miał swój rynek. A Fanatec tak naprawdę wtedy jego topowa kierownica to była ta kierownica od Porsche 911 GT2, nie wiem czy wiesz co to za kierownica. Nie miał wiem, kiedyś taką dampową chyba. To ona taka troszkę dla mnie trąciła badziewiem, ale Logitechem to byłem zauroczony normalnie. A teraz rynek kierownic tak się rozwinął, że Direct Drive'ów to masz tyle, że nie jesteś w stanie spamiętać tylu marek normalnie. Trochę tego jest. Ja znam 3 albo 2 kierownice z tym. Z Direct Drive'em, ale nie wiem czy to mi jest na razie potrzebne. Naprawdę jestem zadowolony z tej co mam. Znaczy no ja nie mówię, wiesz, do domowego użytku normalnie Trasmaster tam daje radę, jednakże no jak już ktoś bardziej idzie w ten sim racing, no to już Direct Drive to jest to, że tak powiem, nie? To jest to czego szuka. Ja będę sobie też chyba na normalnym driftował, bo jest zupełnie inaczej. Znaczy, tak, jednak? Początkowo tak, bo jest gładki ten drift, no. Samochód, może inaczej, na trybie symulacyjnym, jak grałeś zwłaszcza na padzie, to mogłeś robić niesamowite ewolucje. Na przykład jak miałeś samochód z napędem na 4 koła, jakieś tam, wydostać go z jakiegoś całkowitego przesteru. Tak, no. A kierownica to jest zupełnie inna bajka. No. Ej, tak i poza tym wywaliło mnie z sesji. Aha, okej. Okay. To chyba znak. To ciebie wywaliło, czy mnie? Mnie, bo ja miałem rozłączone, bo ja, nie wiem, ostatnio tak mam, że mnie rozłącza po prostu sesji, tak, nie wiem, co 2 godziny.
Garnął ci internet w Poznaniu chyba. Chyba tak, mam DDoS-a. Może. No w każdym razie dzięki ci, że wpadłeś na odcineczek dzisiaj. Bardzo mi pomogłeś to na pewno. Dzięki za tuning samochodu, dzięki, że w ogóle miałeś czas, żeby pojeździć. No i myślę, że spotkamy się niebawem na następnych odcinkach, jeśli będziesz miał ochotę i czas, żeby pojeździć razem. Oczywiście, a ja tobie dziękuję za zaproszenie. I co, i pozostało mi się pożegnać. Dzięki wszystkim za oglądanie i mam nadzieję, że mnie nie znawidzicie. Może nie? Nienawidzicie, o. A czemu? Wszystko w porządku, daj spokój. Dobra, trzymajcie się, na razie, hejka. Pa, pa.